Spotkaliśmy się w siedzibie firmy Attende. Rozmawiam z prezesem, panem doktorem Romanem Szwedem. Chcielibyśmy porozmawiać o firmie i wkładzie do festiwalu, ale zacznijmy może od rocznicy, którą w tym roku mamy. W przyszłym również jest bardzo specjalny rok. 30 lat temu, w 1990 roku, kiedy byłem w CERN-ie, w tym czasie poznałem Tima Berners-Lee, jak się później okazało, bardzo słynnego człowieka, wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, który stworzył internet tak, jak go dzisiaj rozumiemy. Mianowicie stworzył protokół transferu HTTP, język HTML, użył URL, czyli metody adresowania serwerów. Pamiętam wtedy, no, jedyną informacją w internecie, jak byłem w CERN-ie, to była na jego komputerze Tima prognoza pogody dla Genewy. Możemy to porównać z obecną zawartością internetu. I wtedy również, w ciągu po roku, Polska stała się członkiem CERN-u, co otworzyło przed nami możliwości wejścia w ten świat internetu, jak się okazało, niebywale przyszłościowy. I ten moment, ta okazja, która będzie za rok pierwszej transmisji internetowej, pan prezes bardzo intensywnie wtedy w tym uczestniczył, był bezpośrednio zaangażowany. Co pamiętasz z tamtych czasów, z tego roku 91 i pierwszej transmisji? No właśnie, to jest dosyć zabawne, że wtedy też nie zdawaliśmy sobie sprawy, że 30 lat później będzie się właśnie o tym mówić, a nie o pracach badawczych, które robiliśmy, czy powiedzmy jakiejś zaawansowanej dydaktyce, w której mieliśmy także przecież sukcesy. Ale rzeczywiście tak było, że no, ja jestem fizykiem cząstek elementarnych, eksperymentalnym fizykiem, teoretykiem, ale wiadomo, że jedziemy na tym samym wózku. To znaczy zwykle będąc w jakimś rozwiniętym laboratorium na świecie, robi się eksperyment, zbiera się bardzo dużo danych, a potem te dane trzeba przetworzyć, policzyć, opracować. Dzisiaj to się wydaje normalne, no bo przecież mamy właśnie internet, mamy też dość wydajne komputery nawet u nas w Polsce i wszystko jest proste. Ale kiedyś to tak nie wyglądało. Kiedyś to wyglądało tak, że w Polsce mieliśmy zaledwie jakieś dosyć wolne pecety i komputery to były takie, bym powiedział, które zupełnie nie przystawały do tego, co można było spotkać w wiodących laboratoriach na świecie, więc trzeba było gdzieś liczyć, gdzieś to robić, prawda? No i oczywiście, jeżeli się wyjeżdżało, powiedzmy, bo dostało się paszport, bo wtedy trzeba było dostać paszport, no to można było liczyć gdzieś tam w świecie, ale jak to robić z Polski? Więc fizycy byli chyba pierwszą taką grupą zawodową, która wymyśliła, jak to robić. Po prostu trzeba się wdzwonić na zasadzie mieć hasła, mieć odpowiednie telefony i mieć pieniądze na połączenia międzynarodowe, prawda? I tak zwanym wdzwanianym internetem, czyli wdzwanialiśmy się na odpowiedni numer, podłączaliśmy jakiś tam rodzaj modemu do komputera i w ten sposób nawiązywaliśmy de facto oczywiście nie połączenie głosowe, tylko połączenie, no, rodzaj połączenia cyfrowego. Z czego najdroższe w tym wszystkim była rozmowa telefoniczna. Przy czym ta rozmowa i w ogóle ten czas był liczony. Także ja pamiętam, i to trwało latami, do tego stopnia, że my potrafiliśmy wydać ponad połowę budżetu na badania naukowe, na rozmowy, ale to nie były stracone rozmowy. Polegało to na tym, że wtedy jak się logowaliśmy, czyli byliśmy na tych komputerach gdzieś tam na przykład w CERN-ie chociażby, czy może w Fermilabie, ale oczywiście jeżeli się miało odpowiednie hasła, umiało się przejść te wszystkie bramki bezpieczeństwa i było się w pewnej, współpracowało się z naukowcami, także no było na to pozwolenie, to nie robiliśmy tego nielegalnie, chociaż za bardzo się nie chwaliliśmy, że to robimy, no to oczywiście można było wtedy ten swój program, który tam został po ostatniej wizycie, że tak powiem, poprawić, pozmieniać parametry, uruchomić i on się liczył na dużym komputerze. Po czym wdzwanialiśmy się na przykład na drugi dzień albo za kilka godzin, kiedy był wynik i się czytało ten wynik. W ten sposób się pracowało. Tak. Więc oczywiście to latami trwało, no ale to było makabra, dlatego że czasami nie było połączeń, te połączenia zrywały.
były zrywane, a w ogóle szybkość tej komunikacji to było jakieś tam setki bitów na sekundę, czasami tam jakieś małe kilobity na sekundę, to w ogóle była makabra. No i oczywiście cały czas mieliśmy chęć mieć jakieś połączenie prawdziwe, prawda? No najlepszym już wtedy według niektórych to inne standardy się miały przyjąć w przeszłości, ale według mnie tym standardem to wtedy ja już wiedziałem, nie tylko ja oczywiście, że to będzie internet, TCP/IP, prawda? Tak. Czyli taki protokół, który bardzo dobrze spełniał wszystkie warunki. No i oczywiście chcieliśmy to mieć, tylko ani nie było zgody politycznej, ani nie było infrastruktury, żeby to zrobić. No ale kiedyś właśnie na Wydziale Fizyki okazało się, że umieliśmy zdobyć, ja już nie będę może wchodził w szczegóły, pewien grant badawczy, który się nazywał KOKOS, bardzo ładnie. Pamiętam, się nazywał, tak. Cooperative Computer System, tak? To był taki skrót od angielskiego. I w ramach tego grantu zdobyliśmy dość dużo pieniędzy. No, to wtedy było chyba 2 miliardy złotych, ale to w ogóle nijak się nie przelicza na dzisiejsze pieniądze. To było jakieś 200 tysięcy dolarów. No, 200 tysięcy dolarów to teraz nie są duże pieniądze. Wtedy to było. Wtedy było znacznie więcej. I za te 200 tysięcy dolarów my żeśmy zbudowali sieć już w standardzie Ethernet, taką przystosowaną do transmisji między innymi internetowych. No, kupiliśmy pierwsze serwery. Pierwszymi serwerami były pecety wyposażone w system Unix. No ja akurat byłem szefem tego projektu badawczego, byłem także przez pewien okres czasu pełnomocnikiem dziekana do spraw informatyzacji, więc jakoś to koordynowałem i wraz z ośrodkiem komputerowym Wydziału Fizyki, który no, jak gdyby zajmował się utrzymaniem tych pecetów, no postanowiliśmy, jeżeli tylko się da, oczywiście dążyć do tego, żeby podłączyć się do internetu. Już nie na zasadzie wdzwaniania. No jeszcze tutaj po drodze oczywiście należy wspomnieć o CIUW, czyli Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego, to na krakowskim przedmieściu, gdzie jednym z działów CIUW był NASK. Wtedy jeszcze to nie była osobna instytucja, to był dział właśnie w CIUW-ie, gdzie mieli światłowody, mieli połączenie ze światem, tylko nie był to internet. Ale mieli przynajmniej jakieś połączenie ze światem, a dokładnie z Kopenhagą. I było tam takie urządzenie, nie wchodźmy tutaj w szczegóły, które dawało możliwość transmisji wielu protokołów. I jedna tam była możliwość transmisji czterech różnych protokołów. I jedna z tych jak gdyby ścieżek transmisji była pusta. No i właśnie trzeba było tylko poczekać na decyzję polityczną, bo był to 91 rok. Czyli już byliśmy po przemianie, ale Amerykanie tak za szybko nie chcieli nam dawać tych wszystkich praw, a internet to była no, jednak pewna wartość. Przypomnijmy, że CERN był pierwszą organizacją zachodnią, w pełni zachodnią, która przyjęła Polskę. Pamiętam w czerwcu niebywałe moje wzruszenie, jak stałem pod tymi flagami wszystkich państw zachodnich przed wejściem do CERN-u i wciągano flagę Polski na maszt. To było w czerwcu 91. No właśnie, zresztą to trudno jest teraz tak, prawda, dokładnie powiedzieć, ale my przeżywaliśmy rzeczywiście to, że w końcu Polska zaczyna być członkiem świata. Społeczności, tak. Świata, prawda, społeczności. My oczywiście byliśmy uprzywilejowani, my fizycy, tak, prawda, ponieważ mieliśmy bardzo dobrych profesorów, mieli świetne kontakty, ocierali się czasami nawet o Nagrodę Nobla, prawda, więc mieli ich... badania były bardzo cenione i dlatego dosyć łatwo było nawet w czasie, kiedy to nie było takie łatwe, wyjechać, dostać stypendium, nauczyć się czegoś, więc oczywiście z tego korzystaliśmy. Ale w pewnym momencie właśnie okazało się, że możemy nawet być podłączeni do internetu, że Amerykanie już nie mają nic przeciwko temu, prawda? No i wtedy w tym momencie, i to było mniej więcej wiosna, lato 91 roku, okazało się, że trochę tak na skróty opowiadam, że jedynym miejscem w Polsce, które jest do tego przygotowane, ponieważ już od wielu miesięcy, czy od powiedzmy nawet połowy roku bawimy się w pewnym sensie, bawimy się, używamy protokołów. Ta infrastruktura jest budowana. Infrastrukturę mamy, oczywiście to była mała infrastruktura, ale to była infrastruktura sieciowa, połączenie właśnie krakowskiego przedmieścia, czyli tych węzłów komunikacyjnych z Chorzą, bo wtedy Instytut Fizyki i Wydział Fizyki znajdował się na Chorzej. To wszystko działało, prawda? Więc w związku z tym miałem wtedy, akurat ja byłem szefem tego projektu, ale miałem kilku znakomitych młodych
ludzi, którzy bardzo szybko ogarnęli wiedzę, która była potrzebna i między innymi był Rafał Pietrak, który takim był entuzjastą internetu i on się usiadł i siedział, aż w końcu mu się udało, prawda? Oczywiście trzeba by wspomnieć także o jakimś tam wątku krakowskim, bo na pewno tutaj było parę osób, które pomagały w tym, żeby w ogóle pozwolić na to, żebyśmy my mogli się oficjalnie włączyć do internetu. Ale jest też wiele nieporozumień, bo trzeba odróżnić to, że można się wdzwonić do jakiegoś, co my robiliśmy latami, prawda? Niektórzy robili także i wydaje się, że to było to połączenie z internetem. Nie, to nie było, nie, prawda? To chodzi o to, że w momencie, kiedy my stworzyliśmy węzeł, który był już, miał swój numer, że tak powiem, w internecie. Rozpoznawalny na świecie. Rozpoznawalny, gdzie ten węzeł się propaguje, to znaczy wszystko. Inne węzły po jakimś czasie, na tym polega internet, wiedziały, że tam jest taki węzeł. Skąd te maile idą, prawda? Tak. No i właśnie taką umowną datą jest 17 sierpnia 1991 roku, kiedy Rafał Pietrak, pierwsze takie jeszcze, może przynajmniej tak pamięta, ale to nie jest tak, że to wszystko już od razu świetnie działało, ale niemniej jednak zobaczył ten pierwszy prompt, zobaczył te pierwsze fragmenty maila i się strasznie tym ucieszyliśmy, a potem oczywiście trzeba było to dopracować także po tej stronie, bo po drugiej stronie była Kopenhaga, a całość chodziła po linii 9600 bitów na sekundę, to żeby była jasność, prawda? To w ogóle to było najszybsze łącze było i rzeczywiście, ale my w ogóle do tego nie przywiązywaliśmy, miło było, że udało się nawiązać w końcu to połączenie, ale nie przywiązywaliśmy do tego wielkiego znaczenia, no bo to było normalne, taki jeszcze jeden koralik, ponieważ mieliśmy już sieć, mieliśmy trochę komputerów, czekaliśmy na inne komputery, które już miały przyjść, bo w końcu zniesiono embargo, bo było kompletne embargo, nie można było żadnego poważniejszego komputera. Tylko prywatnie można było pecety. Więc to wszystko się naraz złożyło i w momencie, kiedy te komputery się zaczęły pojawiać, komputery Silicon Graphics, które były wtedy takimi genialnymi komputerami, potem komputery Sana, potem się zaczęły pojawiać komputery firmy Digital Equipment, DEC tak zwany, ale one były znacznie droższe. No w każdym razie w tym momencie już był internet, ponieważ jak już było to pierwsze połączenie, no to potem to wybuchło. Przejął zresztą opiekę nad internetem NASK, nie ukrywam, po czym NASK udzielił się że tak powiem, z Uniwersytetu Warszawskiego i stał się niezależną. Jego szef też pochodził od nas, Tomasz Hoffmok. To profesor Tomasz Hoffmok, to ja zawsze opowiadam, że to razem z Jackiem Gajewskim kiedyś go namówiliśmy, że może by spróbował zostać tym dyrektorem tego NASK-u, ponieważ on był osobą, która bardzo dobrze, poza innymi talentami, prawda, bo mieliśmy wielu talentowanych profesorów, ale nie wszyscy umieli zdobywać pieniądze i dbać o takie drobne rzeczy. Organizacyjno, prawno, finansowe. A profesor Hoffmok umiał to robić. Dlatego i dał się namówić, zresztą nie wiem, czy akurat ze względu na tą naszą rozmowę, czy ze względu na namowę innych osób, ale ale potem był wieloletnim dyrektorem NASK-u i on już pociągnął to, że Polska naprawdę włączyła się w ten nurt internetowy. No i w zasadzie mogliśmy zacząć normalnie pracować, bo nie chodziło o ten internet. Chodziło o to, żeby móc pracować, prawda, na tych komputerach. Znaczy, jako anegdotę mogę powiedzieć, że wtedy w CERN-ie trwała dyskusja, no ponieważ fizycy to używali, to było dla fizyków, to było przy projektowaniu LHC, prawda, które teraz istnieje i działa. Natomiast było zastanawianie się, czy to w ogóle wyjdzie poza środowisko fizyków, bo to jest bardzo przydatne, czy to wyjdzie poza środowisko fizyków. I CERN, oczywiście Amerykanie, tam położono kabel światłowodowy przez Atlantyk mniej więcej w tym czasie, chyba 91 rok. W związku z tym, jak Amerykanie, oczywiście oni mają we krwi wyczucie, co może być skomercjalizowane, co nie. Więc tam to eksplodowało natychmiast poza fizykę. Wtedy się CERN zorientował i chciał licencję na www zdobyć, ale powiedziano, że wszystko już jest opublikowane, powszechne, publiczne i w ogóle nie ma mowy, ale dostał tak zwaną licencję otwartą, czyli ma prawo powoływać się, że to jest twórcą internetu, jest CERN, ale oczywiście nikt o tym nie pamięta. Także od strony CERN-u to wyglądało, że to będzie w środowisku fizyków. Oczywiście widzimy, że nie ma granic żadnych.
Może właśnie, jeśli mogę wtrącić, tak. Zobacz, warto przypominać o tym, że to na Wydziale Fizyki, przy okazji badań naukowych i dążenia do tego, żeby móc opracowywać dane, bo to jest taka trochę analogia, już taka w małej skali, prawda? Tego, co się stało w CERN-ie. Tam też to, nikt nie wymyślił tych wszystkich narzędzi po to, żeby je wymyślić, żeby mieć sławę w przyszłości, prawda? Tylko one czemuś służyły. Inaczej się nie dało porozumieć. Za dużo ludzi, za dużo wątków, za dużo... Nie dało się tych wszystkich ludzi naraz spotkać, a takie krosowe wysyłanie maili to w ogóle makabra. Oczywiście. Nic nie działo. W czasie moich wykładów jakichś tam popularno-naukowych częstych, ludzie się pytają, a do czego to można użyć? Takie badania podstawowe, tam badanie, czy kwarki mają, tak oddziałują, czy gluony. No więc moim sztandarowym przykładem jest, że przy okazji tych badań i próby właśnie budowy detektorów, akceleratora, wynaleziono internet. No to chyba już więcej nie trzeba argumentów, czy warto w to inwestować. No chyba to jest jeden z ubocznych produktów działania CERN-u. Dałoby się jeszcze znaleźć parę ubocznych produktów. Ale to jest jak gdyby, ale to jest każdy o tym wie. Tak, ale właśnie ten internet w Polsce też wydawało się na początku, że to będzie świat akademicki, że w zasadzie, ale bardzo szybko... Wygodne narzędzie komunikacji, że ja mogę ściągać zasoby z jakiegoś komputera bez obecności tej osoby. Nie muszę wysłać listu, żeby on mi odesłał. Więc natomiast pomysł, jak wiadomo, rozszerzył nieco się od tego czasu. Chciałbym się Ciebie zapytać, ponieważ firma Attende, której jesteś prezesem, jest od wielu lat wspiera Festiwal Nauki w Warszawie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni jako przewodniczący Rady Programowej. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność za to. Powiedz, czy to ten festiwal, który jest raz w roku, ale to jest kilkaset imprez, zwykle przychodziło kilkadziesiąt tysięcy osób na te imprezy, to jest chyba również istotne nie tylko z powodu jak gdyby zaspokajania ciekawości osób młodych, starszych, bardzo, bardzo szerokie spektrum mamy słuchaczy i wizytujących nasz festiwal, również chyba z punktu widzenia takiej firmy, to chyba jest ważne, żeby taka popularyzacja wiedzy była tak powszechna, tyle osób w tym było zaangażowane. Także myślę, że to również z punktu, my jesteśmy fizykami, więc wiem, że fizycy to jakoś tam i w biznesie, i w nauce, i we wszelkich innych miejscach jakoś tam sobie radzą. Ale myślę, że takie zaspokajanie ciekawości jest również ważne w życiu pozanaukowym. No tak, może jeszcze nawiążę na chwilę do tego internetu, bo tak się złożyło, że ja przestałem pracować naukowo w 1992 roku. I zająłem się sprawami biznesowymi, ale już w 1991 roku te moje pierwsze kroki w biznes polegały między innymi na tym, że ta firma, z którą zacząłem współpracować, firma ATEM, była podłączona do internetu, prawda? I już w 1992 roku na początku pierwszym klientom zaczęliśmy zakładać internet, oni nie wiedzieli w ogóle, co to jest, prawda? Więc firma jest innowacyjna, ja strasznie cenię zawsze i zawsze na tym próbowaliśmy także zarabiać pieniądze, chociaż w Polsce nie jest to takie proste, żeby zarabiać pieniądze na prawdziwych innowacjach, ale warto. I szanuję oczywiście wszelkiego typu działania, inicjatywy, które dążą do tego, żeby młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, także ludzie dojrzali, uczyli się cały czas, całe życie, prawda? Bo młodzi się uczą i wybierają jakąś drogę życiową, a może osoby dorosłe czasami uczą się czegoś i na przykład zmieniają swój zawód albo lepiej dostosowują się do tego, co aktualnie mają robić. Więc każda taka inicjatywa, jeżeli trafia do nas, to my rozważamy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim potrzebom, ale staramy się i myślę, że to jest taka główna przyczyna. Zresztą też od lat sponsorowaliśmy drużynę profesora Madeja i Dixa, właśnie tą drużynę tych najlepszych orłów, jeśli chodzi o informatykę, i nadal to robimy. I nawet bym powiedział, to nie chodzi o to, że tam się znajdzie ktoś, kto potem natychmiast przyjdzie do nas pracować i mamy z tego bezpośredni pożytek. Ale to jest budowanie szkoły w pewnym sensie, tego, środowiska całego. I z tego środowiska bardzo często ktoś kiedyś tam do nas trafia, prawda? I nie tylko do nas. No i myślę, że to jest warte tego, żeby czasami trochę pomóc
także od strony finansowej, ale cała zasługa to jest po stronie tych, którym się chce i którzy umieją to zorganizować. Tutaj... Dziękuję bardzo za te słowa. Dziękuję jeszcze raz za wspomaganie festiwalu i zapraszam wszystkich na festiwal tegoroczny i wszystkie w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.